moje serce się strasznie cieszy. Naprawdę, że cię widzę. Bo po latach. Po latach, bośmy się strasznie dawno nie widzieli. Słuchaj, niewiele się zmieniłeś. Chciałbym też móc powiedzieć o tobie. Nie, ty też się nie zmieniłaś. Znaczy... Ja się zmieniam, ale to akurat chyba super. A ja się naprawdę nic nie zmieniłem? Tak powiedz coś. Tak, jesteś zamumifikowany, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jakiego... Konserwujesz się świetnie chyba jakimiś trunkami, no. Tak, to jest tak zwany masaż wewnętrzny. Zresztą o tym porozmawiamy. Twój tata, z tego co wiem, jest w tej materii fachowcem. No słuchaj, my w ogóle tak rodzinnie się specjalizujemy w używaniu życia. Twój tata ładnie kiedyś powiedział, nie pijemy wszystkiego, ale za to dużo. Pijemy tylko w wysokiej jakości trunki, które sprawiają nam przyjemność. No to normalnie, spotkałaś wysokiej jakości trunek, który nie sprawia przyjemności? No nie ma. No są takie pewnie jakoś tam, ale ty się chyba znasz... Nie wchodźmy w moje branżowe tematy. Nie wchodźmy. Słuchaj, napisaliście piękną książkę. Wiesz, że miałem takie wrażenie, że ostatnio tak literacka i piękna o miłości rzecz towarzyszyła mi, jak czytałem listy na... wyczerpanym papierze Osiecka, Przybora. To chyba duży komplement dla was. Słuchaj... Chociaż książka na k***am zen. Czy wyobrażasz sobie, ktoś przyjdzie tak, czy jest na k***am zen? No niestety wyszło wszystko. No ale mogą... Dzień dobry, czy jest najnowsza książka Marii Peszek albo ta różowa okładka? No. Różowa okładka nie brzmi dobrze w Polsce. Masz rację. Pedalska książka, wiesz, od razu. No. Trochę też jest. Jest też. No. Jest też, no. Słuchaj, odpowiadając na twoje pytanie i no. komplement, mhm. to taki rozrywkowy program chyba powinien być ten nasz, twój tutaj, mówię. Wiesz co, one nasze zawsze były refleksyjno-rozrywkowe. Myśmy kiedyś z Marysią tak się rozerwali, że nam TVN, pamiętasz, godzinę później przeniósł program. Ale wtedy było o wzwodach. No. O penisach. No ja już takie rzeczy to tylko we wspomnieniach. Ja wiem. Więc dlatego dużo na ten temat mówię. Posłuchaj, ale no dziękuję ci za ten komplement. No. Super sprawa. Ja też myślę, że bardzo to mocna rzecz. Dla mnie też. Sam proces powstawania był też mocny. I zupełnie nieprawdopodobna przygoda. Mam ale nadzieję, po co ci że... ta książka? Czy to jest rodzaj tarczy, która ma cię ochronić przed tym katolicko-prawicowym gównem? Czy to jest rodzaj spowiedzi oczyszczenia? Czy jakiś... Bo ty mówisz, że jesteś w dupie cały czas. To wiesz, no to witaj w klubie, bo my wszyscy jesteśmy w dupie. Metaforycznie rzecz biorąc. Bardzo uczciwe sformułowanie stanu takiej humanistycznej wrażliwości, bycie w dupie, tak. cyklicznie się powtarzające. Ale u ciebie czy w ogóle? W ogóle. By było fantastycznie, gdybyśmy wszyscy o tym mówili w bardzo otwarty sposób, że zdarza się nam, ludziom, bywać w dupie. To by było takie proste i nie trzeba by było do tego żadnych pośredników z czymś, co niektórym jest potrzebne do tego, żeby sobie tłumaczyć to pobywanie w dupie. Ci, którzy szukają pośredników, spodziewasz się kogoś, kto idzie do spowiedzi, mówi, proszę księdza, jestem w dupie. Byłoby to cudowne. No wiesz, w tym środowisku to jest normalny standard.